Państwa, Wisła przed nami i pod nami. Wisła, Wisła. Ja Wisła, ja Wisła. Jedziemy, jedziemy! I na autopilocie jedziemy do latarni. Jak tam u Ciebie, Piotruś? Co? Jak tam u Ciebie? Dobrze. Jak się jedzie? Lepiej bez trzymanki niż trzymając kierownicę. No, polecam jeździć bez trzymanki. Nie można zęby zgryźć. Co się może stać? Jeb! Nie, plecy odpoczywają, chociaż chwilę. Nie można być takim zgiętym. Chyba grupa biegowa przed nami. No. Tak, ktoś tu biegnie. Może dołączymy. Dobra, co? Co mi się jeszcze? Zabiegłeś. Ja też bym się przybiegł. Coś innego. A może tak rzucić te rowery, pobiegniemy? Co? Co mówisz? Ja jestem za. Biorę środki. Cześć, cześć, cześć. Siema, siema. Cześć. Cześć. Hej, hej. Tacy nasi biegacze. Tacy nasi biegacze? Zawsze ludzie na euforii. Tak. Nakręceni pozytywnie. A co? Cześć. Cześć. Rok temu, w tym samym miejscu. O tym samym czasie. No może nie wiem o tym samym czasie, ale... Nie, byliśmy później, bo jest 10, byliśmy na no, ale w tym samym dniu byliśmy tutaj rok temu. Tylko, że rok temu jechaliśmy rowerami do Gdańska, a dzisiaj, można powiedzieć, przejeżdżamy przez Gdańsk, żeby zrobić całe wybrzeże. No, mamy 10 godzinę, starówka już żyje. No, ludzi, dużo ludzi. Ciężko ludzi. Przejechać. Dużo ludzi, trzeba się przebijać. Cel jest w Gdańsku na dotrzeć na latarnię, zdobyć pieczątkę i jechać dalej. Zobaczymy, jak to się tutaj nam uda. Startujemy. Stocznia! O, tu weź po tych schodach, to trzeba mieć normalnie w nogach. Nie masz kondycji? Ja nie mam kondycji, zero. A nie, patrz, mam kondycję. Już drugi dzień rowerami jedziemy. Dostał ten rower. O, mówisz, ktoś ci kradnie rower? Jeszcze teraz tylko latarnia i uciekamy. Jedziemy sobie dalej w siną świat. Siną dal, Boże, siną dal. Teraz dwa kroki do tyłu. Tak, i leżę, i lecę. Dobra, hejo. Long hair crossed the room,
Baby, she got that glow. Tutaj mamy paszporciki, proszę Państwa, tu trzeba wbić początkę, nacisk, nowy port. Dzień dobry. Mam na pamięć. Już, gotowy. My planujemy całe wybrzeże zrobić rowerkami, więc... No, są tacy ludzie. Są tacy ludzie. No. Utrudniają potem życie. Tak. Chodzi o to, że jadą na przykład ze Świnoujścia w niedzielę. My jedziemy odwrotnie. No, i potem w niedzielę przyjeżdżają tutaj, robią nas, Krynicę i mają zaliczone. Fajnie. Fajna przygoda. Zobaczymy, jak będzie dalej. To dziękujemy bardzo. Przyjemnego dnia życzymy. Do widzenia, miłej pracy. I następna wjechała. Pieczątka. Punkt drugi wycieczki zaliczony. Teraz będziemy uciekać gdzie? W kierunku Helu. W kierunku Helu. Zobaczymy, gdzie nas los powiedzie. Trzymajcie się. Nasze kody przypłynęły. Tak, jakie kody? Tylko nie widać tak za bardzo pewnie. Tam coś widać. Taka mała łódeczka. Ejo, lecimy dalej. Sopocie. Prawie na molo. Bo prawie, nie chcą... prawie na molo, ale jest zakaz z rowerkami, no to nie mamy co z nimi zrobić. A raczej nikt tutaj no, nie przytrzyma. No. Co mówisz? Co? Lecimy dalej? Tak, a pokażesz tego kolorowego panda. O, widzicie Toadie? Tam jest pan Toadie. Inny, ale swój. Tak, jest swój, ale jest inny. Dobrze. Tak, widzicie? Ludzi full. Co chwilę mieliśmy jakieś prawie sytuacje zderzeniowe. Macie tutaj małą przebiteczkę, jak pani niechcący uderzyła w drzewo, które nagle jej wyrosło przed twarzą. A tu co zapowiedź? Zimno? 12, no. To o 12 na mole w Sopocie. Wołają na obiad. To jest jak hejno w Krakowie. Tylko... Pyrki są już. Już są pyrki na gazie. Trzeba iść. No trzeba lecieć dalej. No gorąco jest strasznie. Lecimy. Piotrek, nie takie rzeczy robiliśmy w wojsku. Czekaj, my w wojsku nie byliśmy. No. Także widzicie tam, te do góry schody? Tam. Będziemy teraz tam wpełzać, bo to inaczej nie idzie nowo. O, z tymi kilogramami. Człowiek jest głupi. Dobrze, lepiej mi się zapowiem. O, ale ładnie. Bardzo ładnie. Aż zrobię mu fotkę.
Endolino. Nie wiem, czy widzicie, ale jedzie. Przyjechało. Tam jest klif. Klif Orłowski. Chwilą tam byliśmy. Robiliśmy sobie zdjęcie. No może tak nie do końca na nim byliśmy, ale niedaleko. Niedaleko. Za nami ładny deptaczek. Fajnie to wygląda. Tak, Gdyni. Tam jest, tam dalej, zaraz wam pokażemy. Jest Dar Pomorza. Jakaś inna łajba. A tutaj mamy, nie, co tu mamy? To jest Nautilus, jakiś statek podwodny. Ściema pewnie, ale fajnie wygląda. Tak to wygląda. O, takie drzwi ma Nautilus. O, uważaj. Panorama. Jest. Aż na kozaka jedzie, zobacz to, zaraz jej plecy wygnie. Chyba nie był kozak. No kozaczka. Mamy Dar Pomorza, panie. Ładne? Mógłbym popływać. Ładne. Ładne Dar Pomorza. Naprawdę. Gniazdo do góry wejść. Tak. I co byś robił, za bociana? No. Czy za mewę? Piotrek, obróć się. I machamy. Fajnie to wygląda. Fajnie, fajnie. No, ta górka w Gdyni dała popaść. No, powiem wam, no dosyć długi kawałek, ciągle pod górkę. Mi się udało jej przyjechać pierwsze. Piotr jedzie, zaraz da komentarz. Jak się jechało pod górkę? Dobrze, widać podleci, ze mnie też. Gorąco, jest fajnie. Słuchajcie, zarysowałem sobie tutaj samochód i mam taką tutaj obcierkę. Jak myślicie, ktoś to zauważy? Bo nie wiem, co teraz z tym zrobić, fantem. No reszta widzicie, praktycznie nóweczka. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło. Ktoś po prostu jechał i mi porysał ten samochód. No, widzicie, że reszta,
Reszta nóweczka, no. Tylko ta ryska. Tutaj ta ryska. Nie wiem, czy to tempo zejdzie? Nie, czy nie zejdzie. No, Piotrka jest tamten, też ma w dobrym stanie. Piotrek, co mówisz na tą moją rysę? Mój jest starszy. No twój jest starszy, nawet rocznikowo, nie? To widzę, że powietrze ci zeszło, nie wiem. Nie, co? Co, Piotrek? No. A z przodu masz zderzaczek ładny też, ci się jeden boczek tutaj. Ale ja mam w środku blachy. Zachował, można powiedzieć, w dobrym stanie. Co? Ja pierdolę. Co tu się odjebało? Co? Nie wiem, czy one się zapaliły, czy... Nie, nie, wydaje mi się, że to jest samo zapłon od księżyca. Chyba. O, tu nawet rejestracja jest. O, nawet dwie. Teraz tak widzę. No ale powiem wam. Chodź. Mam przyczynę. Jaka? Od tej klemy. Od tej klemy? Mówisz? No. Tu leży druga. No. Patrzcie. No trzeba by może do siebie zadzwonić. A czuć jeszcze. No mówiłem, że śmierdzi, że świeże. Trzeba by do siebie zadzwonić, może jakieś części, co? Coś, no zapytaj się. Zaraz, alusek jeden jest nawet. Niczego sobie. No nic. Jedziemy dalej. Powiem wam, ciekawa sytuacja. Dwa zjarane auta obok siebie. No nic, taki przypadek. Ach, te akumulatory i iskry. Ach. Schodki? Ale tam nie ma, żeby rowerem zjechać. Znieść. O kurde. No, to by było szybciej. Może. Nie no, bo trochę 100 kg mamy, więc po schodach tak nam się... Przypinają rowery przed tym, do tego zejścia. Aha. No właśnie, później ciężko by było jechać dalej. Ale ładnie. No my planujemy całe wybrzeże czasnąć. Dzisiaj chcemy być na Helu. Polska, Dolny Śląsk. No. Stolica, ja nie wiem, ostry wielkopolski, Krotoszki. Bardziej Krotoszki, nie? Konkret, no. Planujemy od granicy do granicy. To nie jedziemy całej trasy, nie? Jak nie? Teraz, no, jedziemy całe wybrzeże, ale nie jedziemy z domu rowerami, nie? No. Jechaliśmy do Malborka i... 3 lata pod rząd jechaliśmy jakby z domu nad morze i teraz jedziemy trochę inaczej. Dobra, jeżeli chcemy dzisiaj być na Helu, to musimy jechać. Mamy toalety drugie. Jak masz małego, to ile? Ja duży 7. Kurde, to my będziemy musieli po dwie dychy płacić. Na razie. Na razie, trzymajcie się. Rewa. Gdzie jest ten cypel? Do cypelka idziemy. No. Tu jest cypelek. A my tam drałujemy na Helę.
cieszymy się, że w końcu jest asfalt, ale nie, no nie może być łatwo, nie? Musi być pod górkę. Jezus Maria, tam były muszki, piasek, kurz, a tu jest asfalt, ale pod górkę, ale już! O. Tak, tylko na chwilę się włączyłem. Dobra. Jak tam? 40 do celu. Ścigamy się z czasem, żeby nam latarni na helu nie zamknęli. Jak pani patrzy? Nie, patrz. Leci. Dzień dobry. A ja popię cząteczki. Dwa paszporty, bo kolega został w tyle, a ja gnałem, żeby zdążyć, bo do 19 państwo nie mają, tak? Dwa razy te piątki wbić. Tak, ale trzeba wejść. Ale nie, tam jest w tym i podbijali nam z przodu w tamte dwie latarnie. Podbili nam, nie trzeba wchodzić wcale. Trzeba wejść. Mam takie niestety, ale rozmawiałam z panem. Ale wie pani co? W pierwsze i w drugie nie wchodziliśmy. Ja mogę zadzwonić. To niech pani dzwoni, bo my całe wybrzeże teraz chcemy zrobić i aktualnie za 2-3 dni powinniśmy już mieć wszystko, bo my... Nie mogę dawać... Dobrze. No, ale będzie dopiero po 19, więc on nie wejdzie, no to co, ja mam wejść i on nie będzie miał pieczątki. No i pan by musiał kupić dla niego bilet. No, bez sensu. Taka jest prawda. No dobrze, to niech pani zadzwoni. Panie Robercie, bo tutaj pan ze mną się spiera, że ja mam dać pieczątki bez wejścia. Mogę pana dać do telefonu panu? Proszę bardzo. Halo, halo? Dzień dobry, wie pan co, bo my przejeżdżamy całe wybrzeże teraz, tak, i w międzyczasie wpadło, że dodatkowo sobie zrobimy te pieczątki w tym paszporcie, bo to mamy według czasu wszystko i on niestety nie zdąży na tą 19, żeby tu przyjechać, ja 40 km teraz zgnałem, żeby tylko te dwie pieczątki zdobyć, no i teraz pytanie, jak to tutaj wygląda, dlaczego na tych dwóch latarniach nam tego nie powiedzieli? No, wie pan, to miało być przy okazji tego, że my robimy sobie rowerem całe wybrzeże, nie? No, jako jaki taki dodatek, można powiedzieć, nie? No, ale dziwne to, że na tych dwóch pierwszych, nawet jak kupowaliśmy, nikt nam tego nie powiedział, nie? No. Tak, mam dwie pieczątki przyłożone. Tak? Tak. Nie było problemu i tam w Nowym Porcie, tam tak samo w Gdańsku, nie? Naprawdę, 40 km teraz zgnałem, żeby... Ja już mam więcej kilometrów, ale 40 km naprawdę teraz musiałem zasuwać, żeby zdążyć do tej 19, nie? Tak? Tak, dwa? Tak. Sam. Okej, to super, dziękuję. Dobrze. Proszę bardzo. Okej, ja wie pan, nie chcę tutaj problemów robić, tylko że zostaliśmy też trochę wprowadzeni w błąd, nie? No. Aha. Mhm.
Dobrze, dobrze, dobrze. Już, już, już. Okej. Dziękuję bardzo. Pan co? O. Nie, bo jestem mokry, no bo tak jechałem, nie? Dobrze, dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No to czyli połowicznie, a żeby nie być gołosłownym, niech pani zobaczy, mam na tą chwilę 190 km zrobione, nie? No. Gdzie panie? Ja wiem, no pani ma jakieś wytyczne? Tak, ja rozumiem pani położenie, nie? No. Wie pani co, bo o co chodzi? My, jak dzisiaj byśmy nie zdążyli tutaj, no to już byśmy nie... No bo my śpimy w polu namiotowym, a jutro musimy wyjechać wcześniej rano w tamtą stronę, nie? No. Ja tak, tak, ja panem całkowicie rozumiem, nie? Bo wy później zbieracie, zdobędziecie na przykład srebrną odznakę i wchodzicie za darmo, nie? Mhm. A oni po prostu wtedy jednak jakieś tam pieniądze... Wie pani co, nam bardziej chodzi o to, żeby mieć jako paszport, żeby pokazać, że byliśmy. Do tego jest, nagrywamy sobie taki filmik i jeździmy tymi rowerami i chcemy zrobić całe to wybrzeże. I... Dobrze, dziękuję bardzo. Nie, no to po prostu tak... Taka przygoda, nie? A ja nie chcę tutaj... Wie pani, ja teraz naprawdę zasuwałem i to nieźle, nie? Zasuwałem tak, że hej, normalnie aż się trzęsę cały, bo chyba się wyjechałem cały z siły. Dobrze. 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 Dziękuję bardzo. Wyjaśniło. Miłej pracy życzę i przepraszam, jeżeli ja pani się tutaj... Nie, no sam pan wiedział, jaka sytuacja. Ja wiem o co chodzi. Wiem pan, że też mamy kamerę, a oni też mają kamerę, nie? No. I nie, naprawdę byliśmy. A potem mi sprawdzą całą historię i wtedy... To ani ma wytyczne i tyle, nie? A my trochę zostaliśmy wprowadzeni w delikatny błąd. Dziękuję, do widzenia, miłej pracy życzę.